Witam, jesteśmy w Krefeld, w salonie Volkswagena. Do tego salonu przybyliśmy po Tiguana z 2016 roku. 95 tysięcy przejechane. Bardzo dobrze wyposażony. Autobus wypadkowy był sprawdzony. Właśnie wychodzimy. Auto jest zapłacone. Także idziemy już tylko odebrać auto. No nie są to tanie auta, ale auta są jak nowe, wiadomo. Zaraz wam pokażę tego Tiguana. To roczne, dwuletnie raczej. Trzeba tablicę wziąć. On już dał na auto, możemy nim jechać. On już dał to auto i tyle, nie? Ja wiem, to idę po tablicę. A ten gość chyba... Też mam co zabrać? To, no niech pan weźmie, on nic nie mówił. Pokażę wam tego Tiguana. Ja sobie ponagrywam tylko, dobra? A proszę bardzo. Pana nie nagrywam, ale... A niech pan... Aha, jest, dobra, jest. Się okazuje, że z pańskim kolegą byłem wcześniej po Skodę. Dogadaliśmy się. Z Jarkiem? Tak. On był z jakimś Bogdanem. A, no z Bogdanem z Rzeszowa, wiem. No. Dlatego mówię, no jak już z wami jestem drugi raz, to musi być dobrze. Szkoda, że tydzień temu zrobił wciula tak pana ten. No szkoda, no ale co zrobić, no. Tydzień czasu poszedł mi się, że tak powiem, delikatnie bujać. No. Transakcja trwała krótko, auto było wystawione 23 600, a kosztowało 21 800 bodajże, było przecenione. Jest to salon Borgman. Jeżeli ktoś chce ceny tych aut, co tu są, no to on musi sobie wejść na internet Autohaus Borgman Krefeld, no i tam są wszystkie ceny tych aut, co tu stoją, nie? Na pewno każde auto, no może nie każde, ale... Przeważnie każde jest idealne. To Passat 25600, ale to jest 2018 rok. Zaraz zakładam.